Siema, siema widzu. Dzisiaj takie troszeczkę taki newsowy odcinek, można powiedzieć. Nawet jeżeli się postaram, to dam takie fragmenty czasowe każdego newsa. Wow, super, mega, zostaw lajka za to. Bo generalnie dużo się dzieje, ale dużo się dzieje na tym polskim YouTubie takich kurde małych rzeczy, o których nie jestem w stanie nagrać całego filmu, ale dużo takich właśnie pojedynczych, które można skomentować, wam zaprezentować i tak dalej. Czyli macie w sumie 4 odcinki dzisiaj w jednym, albo 5. Taka trochę odskocznia od tego, co jest zazwyczaj, ale też odskocznią by było to, jakbym w końcu miał więcej niż 40% osób, które nie subskrybuje. W sensie mniej, coraz mniej. Bo niedługo wbijemy 1,5 miliona subów widzowie, więc subskrybujcie i dołączcie do 60% osób, które mnie subskrybuje. Pierwsza rzecz to jest Natsu vs Lexi. Zostało to ogłoszone oficjalnie, że będzie rewanż o chłopaka, jakim jest Dubiel. W sensie ja na to tak mówię w sumie, tak śmiesznie. I ludzie mówią, że ja źle mówię, jak sugeruję, że jest to monetyzowanie związku ze strony Natsu, ale kurde, no realnie patrząc, federacja dobrze wie, dlaczego się sprzeda ich walka i dlaczego im zapłacili tyle pieniędzy, bo walka ex-dziewczyny z obecną dziewczyną influencera popularnego, no one też raczej sobie zdają z tego sprawę, że będzie z tym wielka otoczka na konferencjach i nie tylko. I Natsu, godząc się na taką walkę, zaraz po ogłoszeniu związku, szczera sobie troszeczkę w nogę, bo z jednej strony chce pokazać, że to prawdziwa miłość, nie pod hajs, a z drugiej strony idzie walczyć ze dziewczyną swojego chłopaka za pieniądze. Lexi nagrała w sumie odcinek i wrzuciła ostatnio, już hajpując pomału ich walkę, gdzie na początku w sumie gada o tym, że Lexi nie wie do końca, jak Natsu jest do niej nastawiona, ale ostatnio jak byli razem na KSW, w sensie się spotkali na KSW, to Natsu bardzo dziwnie patrzyła na Lexi, jakby chciała ją ukatrupić czy coś. Ostatnio się widziałyśmy na KSW. I przysięgam wam, żałuję, że nie mogę wam pokazać tego, że nikt nie nagrał tego. Natalia tam się spojrzała na mnie, jakby chciała mnie zamordować. Ja mam wrażenie, że ona mnie nienawidzi. Naprawdę tak, jak ona się w tamtym momencie spojrzała na mnie, i naprawdę... Super weird. Więc mam nadzieję, że będzie jakieś tak tutaj emocje na konferencji będą, jakieś brudy będą wyciągane i będą emocje, a nie będzie kolejne udawanie aniołka i nie mówienie tego, co się myśli. Natsu na Twitterze twierdziła, że bardzo Lexi chciała z nią walczyć, a Lexi twierdzi na tym odcinku, że nie mogli znaleźć Natsu przeciwniczki, w sumie dlatego razem walczą. Wiem, że Natalia chciała z kimś innym jeszcze zawalczyć i ja kompletnie to rozumiem, ja też myślałam, że ona z kimś innym zawalczy, ale nie było przeciwniczki, nikt nie chciał z nią walczyć. No i Lexi ma taki trochę mini breakdown, coś takiego na tym odcinku całym, gdzie no mówi wprost, że wie o tym, jakie będą pytania, jakie będą tematy na konferencjach poruszane, czyli no Marcina, więc może być troszeczkę niezręcznie. Ale pieniążek przeważył. Wiadomo, że będzie ciągnięty temat mojego byłego związku, a Natalii aktualnego związku, czyli związek z Marcinem. Druga rzecz, która się zdarzyła, to jest coś, co w sumie bardzo mnie zaciekawiło, ale coś, co raczej każdy się spodziewał, czyli Pink MMA. Ta federacja, która miała wspomóc społeczność LGBT, wesprzeć je, ale każdy trzeźwo myślący człowiek widział z daleka, że bardziej krzywdzi to społeczeństwo LGBT. Wykorzystali to społeczeństwo LGBT jako wymówka, żeby zrobić coś innego, żeby się o tym gadało i znikli. Instagram ich znikł i rzekomo nie zostali opłaceni zawodnicy i osoby, które to organizowały, czyli ta hala, gdzie to wynajmowali i tak dalej. Nitro sugeruje, że włodarze wszyscy niby pozmieniali już numery telefonów, bo chyba zawodnicy tak się dobijali do nich, nie wiem, a pay-per-view zostało sprzedane w ilości 3000, czyli bardzo, ale to bardzo śmieszne pieniądze, jak na federację, która no jednak musi opłacić zawodników, hale i tak dalej. To są koszty raczej milionów, a nie dziesiątki tysięcy, ile ona zarobiła. Przyszedł federację, w której walczyłem. I ogólnie nie tylko ja, bo inni twórcy też i nikt tych pieniędzy nie zobaczy, a Instagrama usunęli. A więc ciekawie pewnie jak, napisali do nas, że pieniądze im zhakowano. O Jezus, to jest jeszcze lepsze niż gala olejnika. No, nie możemy wam zapłacić, dlatego że pieniądze nam zhakowano.
To jest taka wymówka jak ja. Ja pamiętam, jak miałem jakieś prace domowe do szkoły, to ja specjalnie psułem plik i dawałem ten plik zepsuty jako wiecie, że praca domowa. I potem nauczycielka otwiera tam jakieś chińskie litery i w ogóle widać zepsuty plik. I ja mówię, oj, coś się zepsuł. Może dlatego, że ja na Macu robiłem, a wy macie Windowsa, gdzie ja kuźwa Maca nienawidzę, ale oczywiście w Maca mam w domu. No to jest podobna wymówka. Czy ja wam dałem właśnie dobrą wymówkę na prace domowe, żeby nie robić? Kurde, ja to was demoralizuję. Ale chyba w Polsce nie macie aż tak łatwo jak w Anglii, żeby ominąć te prace domowe. No, powiem wam, nadal bym tego nie wymyślił. Gdyby tego jeszcze było mało, następnego dnia po walce wyrzucili nas z hotelu, bo okazało się, żeby nie było opłaconym. No to olejnika federacja już była lepsza, bo tam to przynajmniej wiedziałeś, że się pakujesz w taki syf totalnie mało budżetowy. A tutaj, wiecie, no z pierwszego oka jak się patrzy, w sensie pierwsze wrażenie to było takie, kurde, mają dobry budżet, musi być git, tutaj zawodnikom ogarnęli hotele, a to dup, pogali, wyrzucili ich z hotelu, bo nieopłacony. Tutaj też ponownie mi tych zawodników nie szkoda, nawet chyba jeszcze bardziej niż tych z Federacji Olejnika. Sami się w to pakowaliście, raczej jak pomyśleliście normalnie, obiektywnie, a nie pieniędzmi, to ogarnęliście, że bardziej szkodzicie swojemu środowiskowi niż pomagacie. Ale wy i tak to robiliście, nie macie moralności i zasługujecie na to. No i tyle z tego tematu. Remo mi odpowiedział, czyli właściciel tego projektu, co wczoraj oglądaliśmy, tego Most Wanted, który był hypowany, ale nie wypalił troszeczkę póki co. No to odpowiedział mi w komentarzu i zaskoczył mnie. I to bardzo pozytywnie, i to podwójnie. Jeszcze jest happy ending na koniec. Bo komentarz Remo jest bardzo tutaj, no duży props trzeba mu dać. No, przyjęcie krytyki jest normalne, no zaskoczył mnie, bo serio myślałem, że mnie nie lubi, bo strasznie go krytykowałem za współpracowanie z kamerzystą. A tutaj takie zaskoczenie. Mają odpowiedzieć w ogóle to całe Most Wanted na mój film. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Może też odpowiem, może nie. Ale wątpię, żeby mieli jakąś odklejkę jak Natsu, że warte to będzie skomentowania, bo wydają się nam takie normalne osoby. Tam Remon w komentarzu oczywiście, jak zdążyliście przeczytać albo nie, bo niektórzy są tak leniwi, że ja wam muszę czytać. Tam wam streszczę bardzo szybko. Dziękuję mi za uwagi. Znają błędy, które im wytykam. Zgadzają się z tym, co mówię. I się okazuje, że Remon nie jest na mnie zły, wręcz odwrotnie. Uważa mnie za szczerą osobę, no ogólnie, no pozytywny komentarz. Ja niestety dalej mam lekki niesmak, że kurde, no współpracowałeś jednak z kamerzystą. Nie wiem do końca, jak to wyglądało, też twój film broniący tego też był taki średni, ale o tym nawet nie nagrywałem filmu. Podobnie jak ten cały komentarz, w ogóle Remo też skomentował na Instastory, tylko śmiesznie zakrył linkiem tytuł miniaturki, gdzie pisze brudy na Natsu. No i happy ending jest taki, że ściągnęli mi copyrighta na reakcji z Bombsite B. A nie, czekajcie, teraz patrzę i dalej mam. Halo, Remo, obiecałeś. Popatrzcie. Tam trochę Remo lekka odklejka z jego boomerskim podejściem do życia. Napisał, że zawsze copyrightuje, bo sądzi, że za twórczość powinien zarabiać, czy coś takiego. Ale przecież ja też dodaję swoją twórczość do tego, jakby reaguję na to, krytykuję. To jest jakbym ja teraz copyright dał na Most Wanted, które reagują na mnie, bo reaguje na moją twórczość. No nie, takie błędne koło bardzo. Ale ogólnie bardzo pozytywnie. A teraz ostatni temat i ten dla mnie najciekawszy, czyli Fagata na live'ie. Na live'ie, gdzie totalnie nie mówi zazwyczaj to, co myśli, ale nie do końca to przemyśli. To, za co Fagata ostatnio jest znana, to każdy wie. Każdy wie, jak się wybił, wykorzystała naiwnego youtubera z premedytacją. Już od pierwszej wiadomości na Instagramie tylko widziała w nim materialne zyski. Później z tego youtubera zrobiła lub starała się zrobić potwora, a koniec końców, jak to wyszło, nawet nie pokazała jakiejkolwiek skruchy, moralności, człowieczeństwa, żalu, no nic. Wręcz przeciwnie, wysłała swojego mak przydupasa, który jeszcze bardziej ją pogrążył, bo miał za nią odpowiedzieć chyba? Nie wiem. No to tak krótko was wprowadzę, bo jest taki świat streamera, nazywa się Franio. Ten Franio sobie streamuje na Twitchu na żywo, spotkał Lizę. Ogólnie bardzo popularny teraz streamer przez to, że właśnie spotkał Lizę. I tam fajny duet robią, są na TikToku różne shipy, tuperele, dzikie węże. I oczywiście jak pojawia się 20-30 tysięcy osób na żywo oglądających, kto też się pojawia? Fagata. O tym wam już mówiłem, tam Dubiel też się pojawił, dosłownie specjalnie podszedł do tego Frania, jakby zobaczył, że streamuje niedaleko, więc podszedł do niego, żeby się trochę zatencjonować, ale Fagata poszła krok dalej. Zaczęła tutaj się podlizywać tej całej Lizie. Liza widząc instagramerkę, która ma dużo followersów, też się przyczepiła. No i Franio powiedział, co o tym wszystkim myśli na podcaście u Vibrosów i tutaj jest tylko, że tak to powiem, fragment tego. Ciekawe, Fagata, której nie lubię osobiście. Popieram. Już ją, można powiedzieć, w pewnym sensie zagarnęła. Już widziałem właśnie, w piątek że nawet zobaczycie odcinek. Dzieje, no.
A zagarnęła, ale na zasadzie zaprosiła, czy podpisała coś z nią? Właśnie, tego chyba jeszcze nie podpisała, ale ona ma plan, żeby ją zagarnąć, póki... No, Fagata skacze po zasięgach, skacze po zasięgach. Generalnie i to... Pociąg, spoko, nie przemyśl. Nie, skacze po zasięgach, Fagata jest bardzo łasa na fame i idzie tam, no ale to tak większość ludzi ma, że tam, gdzie jest fame. Tutaj dowiadujemy się, że Fagata prawdopodobnie tą Lizę, która się wybiła wraz z Franiem, bo Franio jej nie wybił, oni razem po prostu się wspólnie wybili. Już Fagata tutaj widzi atencję i dość, że się atencjonuje, z nią nagrywa TikToki i tam inne duperele, to też chce ją podpisać, czy coś takiego, wziąć pod swoje skrzydło, czyli prawdopodobnie też brać z niej procenty. Zabawne. I Fagata na to wszystko odpowiedziała na swoim jakże bardzo wybitnym live'ie na Instagramie, czy tam TikToku. Lizę i nigdy nie mówiłam jej źle o nim i nie znałam go wcześniej. I przykro mi, że dlatego, że się zadaję z Lizą, a bardzo ją lubię i generalnie uważam, że jeżeli on też ją lubi, to powinien chcieć, żeby miała inne koleżanki w Polsce. Jej jest przykro, że ktoś ją nie lubi w internecie, bo tak Franio no, stwierdził, że jej nie lubi po prostu, no ale czy się dziwić? No kurde, nie pokazałaś jakiegokolwiek skruchy, nie pokazałaś człowieczeństwa żadnego, no czy tak trudno naprawdę było powiedzieć, znaczy no nie no, trudno nie jest powiedzieć, że się żałuje, jeżeli faktycznie się żałuje, ale w momencie, gdy nie żałujesz, no to trochę jeszcze gorzej, nie? I się potem dziwi, że ludzie cię nie lubią na internecie. I ona tutaj mówi, że ona Franiowi nic nie zrobiła, dlaczego jej nie lubi, no nie wiem dlaczego. Ktoś ma takie w ogóle podstawy, żeby cię nie lubić, Fagato. No i też mówi, że jeszcze wchodzi na takie emocje, że on ją limituje, w sensie tą Lizę, bo dlaczego Liza nie może mieć po prostu przyjaciółek, koleżanek? Jak najbardziej, niech se raczej ma koleżanek. Po prostu w momencie, gdy Fagata nagle się przykleja i jak o niej jest bardziej głośno, robi wyświetlenia ta Liza na TikToku, to nagle Fagata jest jej koleżanką, to dobrze każdy wie, o co chodzi i jakie kto ma intencje. Śmieszne w ogóle, nie wiem, czy tylko ja to zauważyłem, ale Fagacie się chyba zasięgi Lexi znudziły. Jakby no, nagle Lexi mówi na tym ostatnim filmie, że nie ma z kim pogadać, dlatego nagrywa film do widzów, a Fagata szuka nowej koleżanki, która jest na topie. Bardzo... ciekawe, prawda? No i to tyle z newsów, widzowie. Zostawcie lajka za newsowego Zeba. Raczej zrobiłem wam tam fragmenty, że macie które, gdzie, co jest, o ile mi się chciało. No i tyle. Zostaw suba. Na razie, miłego dnia. Widzimy się jutro na TikTokach, czyli tam, gdzie się dużo śmiejemy.